14, rocznik 2002. Witam serdecznie kibiców z Wrocławia. Liczna grupa, prawie 30 osób. Wodzisła, bardzo liczna grupa. Zastal w sumie prawie, albo ponad 100 osób. Ładnie, jak na trzy drużyny. No derby, derby strefy lubusko-dolnośląski w czarnych strojach. WKK Wrocław w strojach białych z SKM Zastal Zielona Góra. Proszę Państwa, w tej chwili 57 po punktach Madejskiego, 57 do 20 na korzyść chłopców z Wrocławia. Widzę, że tu jest też ktoś szalony i nagrywa. Dla jakiego to portalu? Polska koszykówka młodzieżowa! Niedługo po finałach od razu ruszacie, tak? Tak jest. Bez względu... Wyłączone jest. Lepka! Dzisiaj trafia. Wczoraj miał bardzo słabą skuteczność. Smutny był, jak nie wiem co, ale przecież nie zawsze siedzi za trzy. 60 do 20. Dzisiaj już mamy trenerów z kadry polskiej. Przyjechał pan Piotr Piącuk i Michał Mróz. Proszę Państwa, pierwszą połowę grał tylko na 16% skuteczności. To jest bardzo mało, 16%. Natomiast WKK na 48% i to się przekłada w tym wyniku. Madejski. Zobaczymy, co dalej się będzie działo. Dobry. Witam, Ostrów Wielkopolski. Wyspaliście się? Jedzenie dobre na śniadaniu było. Wszystko gra i się kręci, tak? Wczoraj wygrali, dzisiaj wygrają? Postaramy się, nie? A co sądzicie o WKK? Zajebioza? Ale to jak każdy przecież, nie? Prosta koszykówka, dużo padań i dużo rzutów skutecznych. Już każdy z Was to potrafi. Wracamy do gry. Jak to powiedzieli chłopcy, zajebioza. Nowe powiedzące. Bryż do Kiełpińskiego, Kiełpiński, tam Joko, Joko, Igor, kroki, wiesz co, kadra i kroki robi, ale zdarza się. Komu z waszej
podczas meczu. Nie ma takiego, prawda? I zastan. Cztery pół minuty. Przepraszam, a panowie są na meczu, bo zaraz pozamieram komórki. Może się przestawisz? Na basket Warszawa. Najsympatyczniejszy zawodnik. Uśmiech. O, to chodzi właśnie. A on się zawsze cieszy, czy przegrywa, czy wygrywa. Do 20. Co sądzicie o grze WKK Wrocław? Dobrze są. Ale do ogrania czy nie? Trudno będzie. Chciałbyś z nimi zagrać w finale? Ale raczej się nie uda. A kto powiedział, że WKK będzie w finale, ale po tym meczu już będą dużym krokiem w półfinale.